A więc wracamy po przerwie. Teraz będzie finał pomiędzy drużynami Exhibition i Unlogic, także jestem ciekawy, jak to się rozwiąże wszystko, jak to, która drużyna wygra tą edycję Showtime'u, także zaczynamy już. Pierwsza mapa to klub, który już widzieliśmy. Zresztą Unlogicy grali na klubie z atomikami w pierwszej mapie. Tak, było to bardzo szybkie, to było 5-0, przypomnijmy, bo to był ostatni półfinał mecz, który się zakończył, no, chyba niecałe pół godziny temu, mi się nawet wydaje, że trochę mniej nawet. Nej. I po prostu wygrali, Unlogic wygrało 5-0 i 5-1, no, była to, no, po prostu kasacja niemalże, niemalże kasacja tych atomików i no niestety nie poradzili sobie. No była to zdecydowanie różnica klas tych drużyn. No, dosyć szybko tutaj to spotkanie minęło. W każdym razie teraz będzie finał, właśnie już się zaczyna, więc zobaczymy, kto tak naprawdę tutaj będzie zwycięzcą, kto wygra, kto będzie mistrzem Showtime'u. Zobaczymy, czy Unlogicy utrzymają swój status mistrza, czy może teraz oddadzą swój tytuł Exhibition. Tigres się Zobaczymy. pyta, jak według jakich, znaczy jak były dobierane zespoły do Showtime'u. Znaczy z tego co wiem, właśnie, były dobierane przez organizatorów. Znaczy naprawdę to po prostu były dobierane ze względu na to, kto był dostępny w obecnym czasie. Bo też miały być trochę inne drużyny. Na samym początku jednak musieli niektórzy po prostu odejść i musieliśmy znaleźć zamienników. No, Showtime jest na tyle mały, że tutaj nawet nie było sensu robić jakiejś eliminacji i tak dalej, bo to jest po prostu takie przyjacielskie mecze w Tak, weekend, kto ma w czas, jeden dzień. to gra po prostu. Ale w każdym razie drużyna Exhibition teraz będzie broniła. Bardzo ciekawa taktyka tutaj zastosowana przez Rexisa, że rozwalił jedną część tej ściany tutaj. Zobaczymy, czy to nie obróci się przeciwko nim, bo zawsze taka szansa istnieje. W każdym razie przechodzimy już tutaj na podgląd Unlogików i Magic już się tutaj zaczynają przesuwać do przodu. Magic tutaj na pewno będzie znowu tunelu próbował iść i widzę, że i mnie zastanawia jedna rzecz, bo poprzedni mecz na tej samej mapie był streamowany normalnie tutaj w tym streamie i czyby Exhibition nie oglądało tego, bo nikt nie siedzi. A, Didek jednak teraz jest w tunelu. Nie widziałem go wcześniej, albo dopiero przybiegł. Bo właśnie zdziwiło mnie, że nikt by nie bronił tunelu, mimo tego, że wiedzą, że Unlogiki tam zawsze praktycznie idą. Przynajmniej jedna osoba z Unlogików idzie do tunelu i tam idzie na plecy na przykład. Nie. Tigres, mylisz pojęcia. Po prostu cztery drużyny akurat były dostępne i wyraziły chęć gry. No i dlatego po prostu się pojawiły w samym turnieju. Tutaj nie zależy kto jest bardziej lubiany, czy choćby coś w tym stylu. Po prostu akurat Unlogic, Atomic, Exhibition oraz używamy tam czwartej drużyny, po prostu były dostępne dzisiaj i dlatego po prostu się pojawili w tym turnieju. No tutaj może niektórym się wydawać, że Unlogiki mają jakieś kontakty i tak dalej, to po prostu kwestia tego, że drużyna Quality nie mogła grać i dlatego też tutaj Dlatego, no tak, bo to jest następnie na w zastępstwie. kolejności byli właśnie Unlogicy i zastanawiam się tutaj, czy uda im się coś tu ugrać. Mephisto to rzucił dosyć ciekawą kamerę i będzie próbował w sumie z tej czwórki zabić Capiego i tak myślałem, że właśnie Capi zabije tego bandita, który tutaj siedział i był celowany. No i tutaj coraz bliżej są i coraz większe straty zadają zawodnicy drużyny Unlogic dla Exhibition. Już tutaj zasmokowali jeden z punktów. Simple'owi udało się zabić jedną osobę i ma dosyć mało życia, no około 15, 20, może 30, nie jestem pewien do końca. Nie, to będzie około 20. I Graco zresztą też jest mocno obity tutaj zarówno z Simple'em. Simple tutaj próbują cały czas raszować. Rexis leży, został tylko dwóch tak naprawdę z żyjących obrońców i Simple został powalony, został tylko Didek, który tutaj zaczyna będzie prawdopodobnie próbował wejść na plecy. Został Tak, zaplantowany miłe Diffuser. słyszenie.
nieusłyszany został, bo tutaj jednak ten Claymore został pierwszy. Ale jednak tak Kapi wiedział jednak... o nim i wiedział o nim i zasadził mu tą pierwszy punkt w tym meczu ląduje na koncie Unlogic. No tutaj bez większych problemów tak naprawdę weszli. Co prawda jednak Exhibition zadał dosyć duże obrażenia drużynie Unlogic, zwłaszcza Simplowi i Graco. Ale jednak i tak udało im się mimo tych przeciwności losu zabić, zaatakować pomyślnie. I tutaj Milo skazał Blackbirda. Tak, no to jest dość zaskakujące. Rzadko się zdarza, żebyśmy widzieli Blackbirda. W zeszłym meczu porawił się tylko raz na łącznie 11 rund na wszystkich mapach. No to jest naprawdę rzadko widywana postać. I to jeszcze podczas ostatniej rundy, która praktycznie nie miała najmniejszego znaczenia. Jedynie to było podkreślenie tego, że Unlogic wygrywa ostatecznie. No biedny ten jest Blackbird jest, bo kiedyś jak wychodził już na statystyki właśnie z Pro Ligi i tak dalej, to miał pick rate 100%. A teraz jest, nie wiem dokładnie jaki, ale na pewno o wiele, wiele mniejszy. No jednak te nerfy, no, nadały dosyć dużo na niekorzyść dla Blackbirda. Nawet ludzie się zaczęli śmiać w pewnym momencie, że zamienią z Karcha Blackbirda na pistolet nerfa. Wiesz, jak są to takie nerfy. Tak. No, nie wiem, czy to gdzieś tam po prostu widziałem, ale czy to był mem normalnie zrobiony, ale w każdym razie niektórzy się tak śmiali. Także zobaczmy, jak tutaj sobie poradzi drużyna Exhibition. No i tak tutaj dosyć agresywnie pushuje cały czas ten strip club. Swojego drona bierze i przesuwa się coraz dalej. Już wracając do tych nerfów, jak się człowiek postara, to można sobie zrobić krzywdę nawet takimi pistoletami. Także wszystko jest możliwe. Największa jest krzywda, jak się zgubi te nerfy i potem jest się smutno. Bo te strzałki są bardzo łatwe do zgubienia. W każdym razie, skupmy się już na meczu. Dosyć agresywnie już tutaj podchodzą zawodnicy z drużyny Exhibition. Próbują cały czas wertykalnie grać tak naprawdę, zwłaszcza tutaj Patak Stronix rozwalając tą podłogę i Kapiego, czy on go trafił? Czy trafił Kapiego? Czy właśnie to przeleciało wszystko koło niego? Splash był dosyć taki spory. I zobaczmy, czy tutaj Kapi zauważy tego Baka i go zabije. Nie, Bak go widzi i mamy konfrontację. Niestety. Pierwszą w tej rundzie. Kule trafiały tutaj w mocowanie podłogi. Nie stało się ani nie stało się nic Kapiemu, ani Blackbirdowi, znaczy ani Bakowi. I widzimy tutaj, że o jednak. A jednak Bak tutaj wygrał ten pojedynek z Banditem. Także zobaczmy tutaj dalej. Rexis cały czas tutaj pilnuje tego tunelu od garażu, żeby nikt na niego nie zraszował. Ale tutaj raczej nikt nie będzie na tyle głupi, żeby wychylić się na Blackbirda mimo wszystko. Bo mimo jego nerfów nadal jest w stanie wytrzymać te parę 3-4 pociski mniej więcej w głowę, także ta tarcza jednak sporo daje. Trzeba tylko umiejętnie. No to też zależy grać. z jakiej broni się strzela do tej tarczy, bo jeżeli strzelimy glazem, znaczy no oczywiście jest to prawie niemożliwe, no bo wiadomo, to są obie postacie atakujące. No tak, mówię, no glaz, znaczy nie wiem, nigdy nie próbowałem, ale jakbym miał takiego znajomego, który by chciał ze mną spróbować, ile wytrzyma tarcza Blackbirda od glaza, no i tutaj niebezpiecznie było. Niebezpiecznie się już robi dla drużyny Unlogic. Trzeba przypomnieć, że Mephisto już jest tutaj na punkcie, zabił Magicka. Magic tutaj w tym tunelu jednak był przez dużą ilość chwil nie do zabicia. I Unlogic został tutaj sam, Simple. Wychyla się na Mephisto. Mephisto strzela na niego z rewolwerem i no nie jest to ciekawa sytuacja dla Unlogiców. Mephisto mimo wszystko ma defuser, którego jeszcze nie zaplantował i właśnie będzie próbował z tego zaplantować. No Simple ma co prawda tutaj full życia. Czy zabije tego Baka? Nie zabił go. Także w ten sposób drużyna Exhibition zdobyła sobie punkt i wyrównała 1-1. W każdym razie wracając do tego, co tutaj Miloj mówił. Jak ktoś chce dostać od Glaza w główkę grając z Blackbirdem, to zapraszam do niego. Zaproszenia do... jaki masz nick dokładnie? Level1.pl. Tak, także no, zapraszać. Także
kolejna runda, już trzecia. No, ciekawi mnie mimo wszystko, kto tutaj wygra. Duża część społeczności polskiej na pewno już tutaj obstawia na jedną z drużyn. Ale my nie będziemy tutaj faworyzować nikogo. Mimo wszystko. Także została wzięta znowu kaplica oraz zbrojownia, co nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem już. No nie, nawet przestanę o tym wspominać, bo to jest taka normalka w sumie już. To jest po prostu podstawa, jeżeli się broni się właśnie klubu, no to broni się zawsze tu. Potem ewentualnie idzie się do klubu, jeżeli w ogóle się nie uda, znaczy uda się obronić ten dół i mieć kolejną taką sytuację. Szczerze mówiąc, nie do końca pamiętam, jakie tutaj są punkty na bombach. Znaczy na pewno jest klub razem z tą taką mniejszą zbrojownią. W sensie tam bar. Tak, dokładnie. I jeszcze jest, nie wiem czy sypialnia jest, sypialnia chyba nie. Tak, jest sypialnia na górze, rzeczywiście tak. Jest jeszcze bar i sypialnia tam na samej górze i siłownia, tak. To dokładnie. No i co? Anodzicy tutaj jak zawsze najpierw dronują. Czy wszyscy będą na dronach? Tak. Wszyscy są na dronach, ale to jest bardzo dobre podejście, bo najpierw trzeba zdobyć informację na temat pozycji przeciwników. I czy Magic? No Magic swoją taktykę stosuje, będzie przed tutaj od tunelu z defuserem. Czy ktoś w ogóle siedzi tutaj w tunelu? Biegnie Mephisto, więc zobaczymy, czy tutaj uda mu się coś tutaj ugrać. No nie. Mephisto tutaj nic nie zrobi z tym. Szczególnie, że nawet nie ma blisko żadnego przeciwnika. Może to była właśnie taka zmyłka, no nie wiem. Nie, raczej, chociaż w sumie, no zobaczymy jak to będzie. No a Logic bywa momentami nieprzewidywalny. Czasami robią rzeczy, których byśmy się w życiu nie spodziewali, a tutaj... Poza tym tutaj nie ma nikogo, absolutnie. No bardzo niebezpieczny. A to jest Mephisto. Bardzo głupi ruch tak naprawdę ze strony Mephisto. Masz szczęście, że tutaj nikt tego nie pilnuje. Ale biegnie Magic, czy zabije go... Jest pojedynek, jest konfrontacja. Zrzuca sobie czwórkę, ja akurat zginął. To był bardzo głupi ruch z jego strony. Bardzo to jest głupie zagranie, żeby właśnie wychylać na atakujących, żeby wychodzić w ogóle. Tigres po raz kolejny pyta się, jaka jest druga mapa, znaczy po raz kolejny się pyta, tym razem jaka jest druga mapa. Druga mapa to wieżowiec, tak? Tak, wieżowiec będzie drugą mapą i szalet albo domek górski będzie na dogrywce, jeśli tak będzie. Jeżeli dojdzie do dogrywki. Ale zobaczmy, Grako już tutaj raszuje. Wychyla się na Rexisa i... Buch, naraz! I na Dicky D. Udało mi się jeszcze tutaj... Twitchka tutaj odebrała fraga. No tutaj bardzo ładnie udało mi się spuszować na te ostatnie sekundy. Chociaż nie, to nie było ostatnie sekundy, to chyba była jeszcze minuta? Tak, nie było jeszcze. Nie patrzyłem szczerze mówiąc na timer. Ale już czwarta runda. Także już jesteśmy na dobrej drodze do końcówki. Powolutku, powoli. No zobaczymy, jakim wynikiem się to wszystko zakończy. Także czekamy. O, widzimy Glaza znowu. Dietek tutaj wziął Glaza. Tak jak wcześniej z nim ekscytowałem w poprzednim meczu. A jednak nie wziął. Jednak Twitch. Bo mimo wszystko tym Glazem można bardzo dużo fajnych akcji ugrać. Nie da się tego ukryć. Jego nowy celownik jest świetny po prostu. Bardzo ułatwia, bardzo skraca czas tak naprawdę pomiędzy zauważeniem przeciwnika a zdecydowaniem, czy to jest przeciwnik. Bo często jest tak, że po prostu widzi się kogoś, a się zastanawia, to jest ciało, szafka, przeciwnik, teammate, kto to jest. To jednak jak to jest podświetlone na bardzo jasny żółty, to no nie da się tym pomylić. Ale i tak zawsze postacie... Oj, chyba tam postrzelił swojego bandita. Trafił na pewno w kamizelki. No, potem w kamizelki trafił. Ale jest coś takego, że bo operatorzy w tej grze po prostu są zdecydowanie bardziej, lepiej widoczni, mają tak jakby swoją, można powiedzieć, że taką aurę jak w kreskówkach. Bardzo często tych starszych było widać, co się za chwilę ruszy, bo były w takim innym odcieniu. Tak samo jest tutaj w Rainbowle.
Właśnie zauważyłem, przerwę ci, że u mnie, nie wiem czy to jest u mnie, czy to kwestia złego ustawienia telewizora, ten kontrastu kolorów i tak dalej, czy to w ogóle kwestia u mnie. W każdym razie właśnie raz jest rzeczywiście tak, że jak patrzę, to przeciwnik jest podświetlony jakby, a za innym razem to przeciwnik w ogóle nie jest podświetlony. I ale się jest tak czasami, że po prostu widać, że to jest przeciwnik, jest w takich innych barwach zupełnie. Jest taki szary, nie tyle czarny, tak. Co szary właśnie, ale wracamy już tutaj na meczu. Znowu tutaj widzę, że ten Pata próbuje wertykalnie grać z obrońcami. No, w poprzednim ataku udało mu się mimo wszystko to z banditem, bo udało mu się go zabić. Pata Xronix. No, nikt mógłbym powiedzieć, że bardzo podobny jak do Asterixa i Obelixa. To może jakiś gal był kiedyś, albo jego... Jak dla mnie ciężkie jest do wymówienia. Jestem Polakiem, a polski język jest ciężki ogólnie do wymówienia. Tak, a tutaj jeszcze mamy takie łamańce językowe. W każdym razie, widzimy, że znowu Mephisto wziął Blisko tam do Capiego były te strzały. Czy znowu będzie powtórka z zabawy? Bardzo mnie to zastanawia. I kto wygra w tym wypadku pojedynek? Tutaj Pata dosyć... Mówi przemeblowanie tutaj w tej kuchni. Widocznie nie podobają mi się te panele. Tak, będzie remont generalny. W każdym razie, no tutaj ciekawi mnie... Tak, jak to się rozwiąże? Mephisto nadal jest tutaj na... Znowu jest podobna sytuacja, jak z jednego z poprzednich ataków jest na punkcie B i tutaj próbuje zgarnąć na siebie jak największą uwagę drużyny przeciwnej. I widzimy, że akurat w tym wypadku Capi się zemścił na tym Pata. Jednak to Atak Pata teraz na Pata Xroniksie. I była tutaj Hibana, która... Nie, to... Ktoś tam był, to była Twitchka. Twitchka. Oj, Capi się tutaj wychylił mimo wszystko. Praktycznie jeden za jeden. Mephisto nadal jest, no. Niby jest na punkcie, niby ma defuser, mógł tak, ale generalnie ale nie da się. Ale się nie da. Jest w nieciekawej sytuacji, został sam z Hibaną, która jest w kuchni, jest to DKD. I czy uda mi się cokolwiek tutaj zrobić? No, jeszcze tutaj jest to wsparcie DKD, no. Mephisto sprashował mimo wszystko tego. I udaje mu się, został tylko jeden przeciwnik, został tylko puls. I musi podnieść defuser. Czy będzie go próbował zaplantować? Bardzo mnie to zastanawia. Na punkcie A jest miał wszystko ten puls i jest to simp. Zmierza do niego i nie podłożył. Fejkował, czy uda mu się go zabić? I tak, udało mu się. Dużo Nixy Wierzynu udało im się w ataku tutaj wygrać. Na pewno DKD teraz przeżył prawie zawał serca w tej sytuacji. No to simplowi nie udało się tego ugrać. Więc mamy sytuację 2-2. I piąta runda. Także zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. No, operatorzy tacy sami. A jednak Mira, a jednak nie. Jednak tej gry nie wzięli. Co jak Graco bardzo dobrze sobie radzi tym kapitałem, nie da się tego ukryć. Chociaż spójrzmy w sumie na tabelę teraz, jak to idzie. No niezbyt. Znaczy nie ma jakiegoś szału. Wcześniej by to przeszło, to nie da się ukryć. No tutaj takimi głównymi fragarami jednej i drugiej drużyny jest Capi i DKD właśnie. No z tą przewagą Capiego, że ma jedną asystę. Zresztą to te kilkanaście punktów więcej. W sumie ile jest? Jak za zabójstwo to jest chyba 75 punktów asysty. Tak, coś takiego było. I zobaczmy jeszcze raz, jak tutaj Rexis niszczy ścianę. Oj, prawie zestrzelił tutaj Pataxa. Było to bardzo bliskie. Tak naprawdę, to były milimetry. Nie, za asystę jest 50. 50 jest za asystę. Może przynajmniej tak mi się wydaje. Jakoś tak. Asysta za powalenie jest chyba 50, a za zabójstwo jest chyba właśnie 75, ale jeśli nie został powalony ktoś wcześniej, wydaje mi się. A zresztą, nie wiem, nie jest to istotne. Widzimy, że DKD jest dosyć mocno obity i prawdopodobnie to Twitchka właśnie spowodowała. Dosyć nieuważny był. I się przesuwają. Zobaczmy, czy tutaj gra... O, Twitchka! Już tutaj ma fraga kolejnego na Mephisto. Więc drużyna X-Vision straciła swoją Valkyrię. Także zobaczymy, jak to się dalej będzie potoczyło. Przesuwają się coraz dalej. Czy będzie kontynuował swoje dzieło na... Tak. Już chyba 50% życia mu zostało. Ale zresztą sprawdźmy na tym castlu ile ma. No 50 zrobił. No mniej więcej, no tak, 50%. A zgarnął tą Twitchkę.
W tym wypadku chyba... PW4UJSG5XSODCUDU. Nie ma już chyba dronów. Tak, nie ma już żadnych dronów. Strasznie porąbany nick. Znaczy to bardziej brzmi, jakby ktoś chciał zacząć spisywać numer swojego routera i... No nie wiem. Albo ja jakby się... walnął głową w klawiaturę i randomowa kombinacja z literem wybrała się. No w każdym razie oryginalny nick, nie da się ukryć. No i zobaczymy, no już tutaj ponad minuta, minuta 20 minęła tego pojedynku. I póki co tylko jeden frag po stronie drużyny Unlogic. No tutaj mimo wszystko PW przesuwa się coraz dalej, ale tutaj Didek patrzy na te schody. Ma bardzo ciekawy punkt widzenia tak naprawdę, bo widać, to jest kilka pikseli tak naprawdę. Pikseloza się tam nam robi tutaj. A to jest bardzo dobre wychylenie, bo w momencie jak przebiegnie ta twitchka, to on będzie wiedział i będzie mógł szybko wychylić na nią. To dokładnie. Nawet jeden z pecetowych proligowców Serenity, na pewno duża część graczy kojarzy go. Sam kiedyś zrobił poranik i simple udało się zabić tego Didka, więc już no nie wykorzysta swojego spotu na te schody. Pata tutaj jest i wykorzystał teraz PW. Przyszedł i o, kolejny! Ale mu się Pata wystawił. Niestety nie przewidział tego, że tutaj ktoś będzie. Ależ to niesamowicie bardzo zrobił. Bardzo ładnie, naprawdę jestem pod dużym wrażeniem tego, jak to udało mu się ugrać. Zabił czwórkę teraz graczy. No na pewno. Na czy pewno może było to był ace? Szczerze, nie zwróciłem do końca uwagi na pierwszy frag, ale chyba nie. Na pewno 3 albo 4 osoby zabił. Co najmniej. Także no tutaj gratulacje dla PW. No i kontynuujemy. Dwie rundy jeszcze dla Logików i wygrają pierwszą mapę i będą mieli pierwszy punkt w mapach. I widzę, że Didek tutaj poświęcił swój hajs na skin dla Twitchki o nazwie... To jest Makis? Może, no ja nie wiem, ja francuskiego nie ja znam. Ja też. Ale McQueen? No nie wiem, no. A chyba ja się nie czytam we francuskim. Chyba to jest właśnie McQueen. No, wiele tam jest liter niemych na pewno. Na pewno, tak. I szczególnie najdziwniejsze jest to, kiedy mamy końcówkę X i my to czytamy jako on. No, bardzo, bardzo dziwne, bardzo dziwne. Dokładnie. W każdym razie zobaczmy, jak tutaj to się uda wszystko. Widzimy Echo. Echo na bombach jest naprawdę dobrym operatorem z tego powodu, że w momencie, kiedy drużyna atakująca chce zaplantować w tych ostatnich sekundach, bardzo może zmienić oblicze walki właśnie Echo ogłuszając. Widzimy, jak jest ociężały, że on się tam człapał, żeby dojść do końca tak, tego dokładnie. Tunelu. Ogółem teraz na pewno Echo będzie częściej wybierany, bo jego MP5 za lekkiego buffa podnieśli jej damage. Z 25 na bliskim dystansie do 29 chyba. Także to na pewno jest coś. I gra nie Magic, do tej pory grał nie kapitan, grał Rookiem, to jest jednym słowem, ja na końcu języka. Także zobaczmy tutaj. Hey, wake up. Okej, okay. W każdym razie... Tak, dobra. Muszę się skupić, bo tutaj kilka rzeczy mnie cały czas dezorientuje. Nadal Pata próbuje cały czas tutaj od góry złapać tych obrońców. Udało mi się to raz, za drugim razem zginął. I Greco zabił Mephisto w tym wypadku. Diffuser leży na korytarzu, jeśli dobrze jest. Tak, dokładnie, na korytarzu jest w tym wypadku dużo ludzi. Jest w bardzo dobrej sytuacji, bo mają Diffuser praktycznie tuż obok siebie i przyjechała Twitchka, która rozwala... No i po sprawie, i został tylko jeden bandit. Tak, i tutaj udało się zabić Rexista. W tym wypadku już zostało tylko trzech graczy z drużyny Exivision. Dickity tutaj się powoli wychyla. Udało mu się podnieść defuser, więc to na pewno jest na plus. Greco cały czas jest wcelowany tutaj w te drzwi. Także zobaczymy, czy tutaj uda się i wychyla. Jest na pewno blisko, ale Didek się dowiedział mimo wszystko. Zobaczymy, czy tutaj Greco uda się go zabić. No, jest pojedynek, cały czas się strzelają, nie da się go... Cały czas się strzelają, ale nie ma tutaj tak naprawdę żadnych efektów tego.
To jest bardziej taka strachówka. Straszą się cały czas. No zobaczmy, czy tutaj uda się Ditkowi kogoś zabić. Pewuje swojego prawie, jak tam patrzy na tunel i zastanawia się bardzo, czy by się wychylił, ale jednak nie. Zobaczmy. Patrzę na pewno na ten właz z... baru. Przeszedł tam Didek i zarówno jeszcze Hibana. I zobaczmy, czy... I właśnie był to wykorzystał, bo on tutaj był ładnie wstawiony. Czy Didka też zabije w ten sposób? I tak samo, dwie główki. Został już tylko sam Pata. Patax Ronix. Można to sobie nadzielić na faktycznie taki lekki nazwisko. Oj, czy uda mu się? Zabił Granko na pewno. I został jeszcze PW. Nie udało mu się niestety zabić PW. Nawet go nie trafił ani razu. To jest niestety ten minus tej DMR-ki tutaj bakowej. No nie da się tego ukryć. No DMR-ki nie są zbyt takie celne. I punkt meczowy. Także nieraz uda się Amnigicom ugrać tą rundę atakującą, to na pewno uda im się pierwszą mapę zgarnąć, pierwszy punkt w mapach. Także no jestem ciekaw, czy uda im się. User was moved out of your channel. Okej, okay. Dobra, zobaczmy. No i czy znowu nie, to jest właśnie wybrany bar i ta mała zbrojownia. Co to jest w sumie za pomieszczenie? Bo tak naprawdę nie pamiętam dokładnego klauta, zaraz zobaczymy. A ile się coś wciąga tam, to zobaczymy, jaki to jest pokój. No tak. Nie jestem w stanie zapamiętać, jaki to jest pokój. Taka mała zbrojownia, znaczy na pewno tak się nie nazywa. Tak, na pewno to jest jakiś indywidualny call-out, ale jaki dokładnie? No zaraz się dowiemy, jak ten Mephisto spróbuje wyjść. O ile wyjdzie? Jest to pokój z pasami. No, czyli prawie jaka zbrojownia. To jest taka zbrojownia z jedzeniem i rzeczami. No, także... No, tutaj jest drużyna... User disconnected from your channel. User was moved to your channel. Okej. Także zobaczmy, jak tutaj duży Exhibition to ugra z tego podróżem. No to jest nieciekawa sytuacja dla nich. Ostatnia runda, prawdopodobnie. I już to Simple się przesuwa coraz bliżej. No, przejdźmy tutaj do Kapiego. Co tutaj Kapi będzie próbował wymyślić? Dobra, tą chyba więc mógł już spróbować przepaść tę ścianę, ale to nie było zbyt efektywne, szczerze mówiąc. Tutaj bardziej by się przydał Magic, który właśnie idzie do garażu, ale nie mają żadnego tutaj operatora, który mógłby być, chociaż mają tyczkę, więc mogłyby rozwalić z problemu te bandity podłużone tutaj. Ale akurat tutaj gra PW, który zabezpiecza pokój z pieniędzmi, pokój z forsą. I zobaczmy, no. Dronują. Informacje są bardzo potrzebne. Tutaj Kapi bardzo ma ładny podgląd. Bardzo ładnie jest tutaj wcelowany. Czy Didek wychyli się i tak? Nie ma headshota. Strzały leciały troszkę jego głowy. Didekowi udało się zabić na wszystko Kapiego. Także tutaj nagrodę tracę. To było dosyć ładne. Mimo wszystko, teoretycznie Kapi miał to przewagę, ale jej nie wykorzystał. Także tutaj gratulacje dla Ditka. I idziemy dalej. Idzie tutaj PW. Didek jest tam celowany. Czy uda mu się, czy Didek zabije jeszcze Twitchkę, czy to Twitchka zabije... Ditka. Overkillował się na prawdopodobnie miał maksimum, które teraz jest 340 HP. Teraz jest bardzo dużo. Także zobaczymy. Powoli... Powoli do końca. Powoli właśnie się kończy czas. I tylko jeden zgon w całej rundzie. No niestety na niekorzyść Unlogy, która potrzebuje tylko jedno zabójstwo, by wygrać już pierwszą mapę i przenieść się od razu już do wieżowca. No tutaj z failowaniem znowu, bo nie przełączałem się. No tutaj udało się zrobić Mephisto przez PW. Więc zostało już tylko, jest 4 na 4, Graco tutaj smokuje cały czas.
Kto ma defiuzę? Magon Magic. Czy będzie próbował zaplantować go właśnie w pokoju z zapasami i przesuwa się i korzystuje z smoka. Jest tak, będzie plantował. Simp tutaj, Simp bronić tutaj korytarza. A jednak zabili Magicka, więc defuser leży i został tylko do podłożenia. No niebezpieczne to było tutaj. Bardzo niebezpiecznie. Didek jest po lewej stronie Simpla i nie wykorzystał tego. Prawdopodobnie smoke go. Mamy pierwsze zwycięstwo w tym meczu. Tak, tutaj gratulacje dla Magików. Jest wynik w mapach to 1-0 na korzyść dla drużyny Logic, także gratulujemy. My za chwilę wracamy po krótkiej przerwie. Także wracamy po krótkiej przerwie. Mieliśmy jakieś tam problemy z netem, ale już wszystko tak, jest ok. Zaczynamy drugą mapę, czyli wieżowiec. I póki co sytuacja jest dla Unlogic 1-0 w mapach. Jakby ktoś nie oglądał przed chwilą. Tak, 5-2 się skończył mecz. 5-3. Czy 5-2. Coś koło tego. Coś koło tego na pewno. Bardziej się internetem przejęliśmy. Tak. 5-2. 5-2, tak. Dokładnie, 5-2. Tutaj nasz technik Dziukan ze mną podpowiedział. W każdym razie... No i widzimy po raz drugi w całym meczu Blackbirda. No ciekawe, czy Xisowi uda się coś ciekawego tutaj ugrać z Blackbirdem. Ostatnim razem nie było najciekawsze. To było tak... No ten Blackbird, to jest jednak Blackbird, no. No... Te pociski, te gumowe pianki nerfa akurat nie dają mu nic dobrego. Tak, to po prostu nie jest nic najlepszego, to prawda. No, to miał przydomek, Nerfbert, się też pamiętam. No, tego mieli z beka, mają beka ludzie z Blackbirdem. Także przed nami możliwe, że ostatni mecz w całym tym spotkaniu. Oj, trochę tutaj dostał Magic. Od Simpla. No tutaj, no jednak przy celowniku ACOG 2,5 pomnożenia, no to jednak nie widzi się bardzo dużej części pola. Ale Didek tutaj wyjeżdża na tego PW. Tak, no w tych drutach tutaj zdecydowanie wolniej się jeździ. Już nie ma switchi. Także... No ciekawe jakim wynikiem zakończy się ten mecz i ciekawe czy będzie dogrywka, mapa dogrywkowa. Mam nadzieję, że nie, bo tutaj czasu nie ma już. Także zobaczmy. Przesuwają się atakujący już coraz bliżej. No, Grako tam chyba skraca. Grako na pewno gra, tak, gra swoimi garami i nie skraca. Będą robić ścianę. To mi się wydawało, że po prostu bardzo blisko ściany zewnętrznej. A, mogłoby tak być w sumie. A ktoś już został, no i... To bity chyba, albo nie. O proszę, i mamy trade tak naprawdę. Tak, head za head. Końca. No tutaj strata Bandit za Twitchkę. No jednak strata większa po stronie Unlogic. Znaczy po stronie Exhibition, przepraszam. No tą Twitchkę można akurat jeszcze dużo zrobić tak naprawdę. Tak, a tutaj jeżeli Bandit już wyłożył wszystkie swoje akumulatory, no to jednak jest po wszystkim. Chociaż nie często się to tak dzieje, żeby od razu wszystkich się pozbyć. Czy on widzi Grako? Czy nie może widzieć, ale czy wie, że gdzieś tam jest za tą ścianą? I Grako tutaj ładnie wychylił się na dwójkę na atakujących. Rexis tutaj zauważył tylko Kapiego mimo wszystko, który siedział za bombą i udało mu się go niestety wyłapać. Jeszcze tam chciał wrócić i rozwalić ten placek od Termite'a. Niestety mu się nie udało i ostatecznie ściana została zniszczona. Natomiast no jednak było to warte tego, bo jednak dwa zabójstwa praktycznie w tym samym momencie. No to DKD już można powiedzieć, że zabezpieczył punkt dalej. Nie ma ze sobą defusera, który jest na plecach Greco. I zobaczmy, czy będzie próbował podłożyć, zaplantować. No powinien to zrobić, będzie jednak próbował. Jest bezpieczny i nawet... Greco się będzie wychylał. Biegnie tam Blackbird i złapał go. Bardzo to. Wpakował mu się tak naprawdę pod celownik. Zresztą sam Blackbird teraz.
Nerf Belt, tak zwany. Zobaczymy, czy uda mu się tutaj ugryć trzema tarczy, bo tak, ma. Ma. Czasem jest strasznie manfakujące to, że po prostu nie pokazuje ci tej tarczy. W sensie, wydaje ci się, że tą tarczę masz na całym ekranie, a tu się okazuje, że ona nawet ci głowy cały nie broni akurat. Dokładnie. Dlatego nie do końca lubię grać Blackbirdem, bo dla mnie to jest taka manfakująca postać. Ale w każdym razie, został sam jeden Rexis. Jest w nieciekawej sytuacji. Defuser leży na balkoniku, czy już... Nie, jest na punkcie A. Także, no tutaj powoli, powolutku przesuwa się do środka. Wziął już go, podniósł. I czy będzie próbował go zaplantować? Tu drużyna Unlogic przysłuchuje się i PW próbował zabić Rexisa. Czy Rexis to ugra? Został tylko Magic. Rexis ma już tutaj resztkę życia i Magic wyskoczył na drugiej strony i w ten sposób zdobył punkt dla swojej drużyny. Także tutaj gratulacje i przechodzimy do drugiej rundy. Także zobaczmy. Tutaj patrzymy jeszcze na czat. No. A niezbyt taka miła sytuacja. W każdym razie. Szkoda gadać. My się skupmy na komentatorce. Także zaczynamy kolejną rundę. Jeśli chodzi o operatorów, to są tacy sami, czy... No nie ma Blackbirda na pewno. Jest, nie dziwię się. Sledge się pojawił z Blackbirda w drużynie Unlogic. Czy Sledge'em gra Simple? Nie, gra PW. PW. A, Simple gra Thatcherem. Właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, że Simple sobie bardzo podobało, z tego co widzę, operatorów SAS-u. Ale nie dziwię się, są bardzo dobrzy operatorzy i mają bardzo dobre pukawki. I są bardzo dobre, bardzo użyteczni tak naprawdę. No tak, potrafią odgrywać kluczowe role w całych meczach. No Sledge może nie jest aż tak przydatny jak choćby Thatcher, ale nie można mu powiedzieć, że nie jest przydatny. Thatcher jest na pewno must pickiem na ataku. No chyba, że jest dobra Twitchka, ale to też ta Twitchka... Z jednej strony to jest alternatywa, z drugiej strony nie jest to aż tak dobre, bo trzeba jednak podjechać tym dronem. A jak jest miód, który blokuje te drony, no to już jest utrudniona dosyć mocna sytuacja, by tym dronem wjechać. A jednak mimo wszystko Thatcher ma tą przewagę, że przez powierzchnię może rozwalać gadżety elektryczne. I zobaczmy, czy w ogóle ktoś siedzi w pokoju Gage, to mnie bardzo zastanawia. Tak, siedzi Mephisto. Jak komentowaliśmy Winter Cup, to właśnie Mephisto tutaj bardzo dużo siedział i został wrzucony mu granat, lekko oberwał od niego. No, zapomniał tutaj najwyraźniej rozstawić ADS-a i został mocno obity. Noż, to było bardzo szybkie i nawet się chyba nie spodziewał Mephisto, że tak szybko pojawi się ktoś w oknie. Prawdopodobnie tutaj drużyna Logic oglądała stream między innymi właśnie z Winter Cup, bo ta mapa się rozgrywała. I tutaj Unlogicowi udało się kolejną osobę zabić, już tylko dwójka została tak naprawdę obrońców. Nieciekawa sytuacja dla nich, więc przejdźmy na jej kamerę i został sam jeden Rexis, bo tutaj Simple bardzo ładnie się wychylił na DKD. I został i niestety, no, był w bardzo nieciekawej sytuacji i no, nie udało mu się tego ugrać. Ale starał się tutaj, próbował strzelać tego PW, ale akurat nie trafił. No zdarza się, no trudno. W każdym razie, no już trzecia runda. 2-0 na razie dla Unlogic. No jest po raz kolejny widoczna przewaga tego teamu. No na wszystkich turniejach, które komentowaliśmy, było widać, że to nie jest drużyna no byle jaka. Tutaj oni naprawdę prezentują bardzo solidny poziom i są zdecydowanie wyżej niż reszta tych zespołów. Chociaż w finale Winter Cup, właśnie... No, oni wtedy grali chyba z Quality. Nie, z Vano. Vano z Vano, tak, dokładnie. W finała grali z Vano. No i tam, no, czy był wyrównany mecz? No to zakończyło się wynikiem jakoś 5-3 chyba? No, to na pewno, dosyć było wyrównane. Więcej niż 3 punkty. Na pewno były te 3 punkty. Nie wiem, czy były dogrywki, szczerze mówiąc. Nie, bo nie było dogrywek. Tego na pewno nie wiedzieliśmy. Natomiast no, to były naprawdę dobre mecze.
Szczególnie, że Wano po prostu no, dorównywało momentami poziomu Unlogic i nieraz było lepsze po prostu. Tak samo drużyna Quality Team, jeśli dobrze pamiętam, właśnie też miała kilka sytuacji, że byli w nieciekawej sytuacji, byli, nie mieli żadnej przewagi, właśnie Unlogic sobie zapewniło tą przewagę, a jednak potrafi odwrócić tę sytuację na swoją korzyść, jeśli dobrze właśnie pamiętam. No także, no... No nie mówmy, że Unlogic jest po prostu najlepsze i nie do pokonania, bo na pewno jest. Tylko no, ale są bardzo, bardzo są dobrzy. Na pewno bardzo dobrzy. To są gracze, którzy grają od premiery w Rainbow Sixa, znają różne taktyki, różne zagrywki w tej grze, znają tajemnice tej gry tak naprawdę. No dokładnie. Ja też gram od premiery, ale jednak nie jestem aż tak dobry. Także zobaczmy. O, Banboy. Siema, witamy Banboya na streamie. O, i tutaj już się zaczyna. Został Mephisto zabity przez Capiego ze swoim Mountainem. Myślałem, że Capi ma tutaj jakiś czerwony skin, a to po prostu jest ten diamentowy, ale ściany odbiały się w nim. Tak. Rozbrajacz leży w miejscu takim, że tutaj bez problemu Unlogic mogą go bronić. I każdego, kto podchodzi po niego, mogą go łatwo zabić. Także... O, i tutaj akurat się przełączyliśmy na Capiego, który został zabity przez Rexisa. No tutaj bardzo ładnie udało się drużynie Exhibition wejść do pokoju z gejszami. Także już sytuacja dosyć wyrównana, 4-4. Zobaczymy, jak to się dalej rozwiąże. Zobaczmy tutaj, jak sobie Pata radzi. Będzie dronował na tutaj punkt w karaoke. Albo baituje po prostu tutaj przeciwnika tym, że chce dronować. Ale to nie jest rankę, tutaj gracze akurat bardzo uważnie grają, bardzo uważają na to, co robią, żeby nie stracić życia. Zobaczmy tutaj Didek. Didek strzelał, próbował przeskanować cały czas Frostkę, ale jednak strzelał za wysoko. I szuka aktualnie chyba kamerki. I jest, i Simple udało się zabić Patę. Tutaj wchodzi na plecy drużynie Exhibition. Jest aktualnie na schodach i z jego prawej idzie Didek, czy dostanie info, czy ktoś wie o tym, że Titek stamtąd idzie. Będzie zaraz słyszał strzał na pewno. Ona tutaj już... Ciekawe, czy to był misklik, czy specjalnie jakoś tak zrobił. Mi się wydaje, że to było specjalnie tutaj rozwiązane. Zobaczmy, czy Simple tutaj spróbuje gdzieś tam go zajść od tyłu. Zobaczmy sobie tutaj, jak Didek właśnie cały czas szuka tego Simple, ale nie może go znaleźć. I wychyla się akurat Simple, nie zabił go. Niestety nie. I tutaj aktualnie się strzela jeszcze Simple z Rexisem, ale ten Rexis jednak zdołał uciec. No i jest kolejny pojedynek, kolejne spotkanie. Z tym razem Simple dostał. On nie wie, że on lewej strony, wszedł tutaj, a jednak. Pokusił się o kosę, ale jednak by to nie wyszło na dobre. I PW tutaj bardzo ładnie udało mu się zabić Rexisa. Dikidi jeszcze tutaj wychyla się. No tutaj jest frag by frag i proszę państwa, Graco koniec końców uratował sytuację i zapewnił bunt. No ale jeszcze motywująca była ta końcówka. Tak dużo się działo, widzieliśmy tam niemalże zabójstwo za zabójstwo, ale ostatecznie trzeci punkt ląduje na koncie Unlogic. Więc przechodzimy w tym momencie do czwartej rundy. No już tylko dwie rundy zostały tak naprawdę dla drużyny Unlogic do wygrania, żeby drugi punkt w mapach, a co za tym idzie, wygraną w tej edycji Showtime'u, w Showtime'ie 14. No zobaczymy, tak naprawdę, bo Exhibition nadal może się podnieść tak naprawdę, bo nieraz widzieliśmy na przykład na Winter Cupie, na meczach, które komentowaliśmy, takie sytuacje, że drużyny ostro przegrywające jednak zdołały przynajmniej do tej dogrywki wyrównać, co jednak i tak jest dużym osiągnięciem mimo wszystko. Już zobaczymy, jak tutaj sobie poradzą jedna i druga drużyna. Oczywiście znowu chyba ciarnia i znowu karaoke, no to jest bez zmian. Tak, to są najlepsze punkty do obrony na bombie. Bomba nie jest w ogóle łatwym trybem do obrony, no bo wiadomo, jest tutaj to rozłożenie całego terenu, gdzie trzeba bronić obydwóch punktów. Naprawdę nie jest to po prostu łatwe. Ale w sumie podoba mi się takie coś, że oglądamy jedne i te same pojedynki na tych samych punktach, bo przynajmniej możemy się taktyk nauczyć na nich. Szczerze, ja na przykład komentując przez ostatnie 3 tygodnie dużo tych meczy, no bo sporo komentowaliśmy wszystko. Tak, no nie można powiedzieć, że nie. Kilka taktyk się nauczyłem, między innymi jak rzucić jakieś ciekawe Valkyrie, kamery Valkyrie na punkcie, na Aragonie.
Tak, tam, gdzie wtedy się w sypialni niszczy właśnie tą ścianę u góry między punktem sypialnym a pokojem tym takim dziecięcym. I w tym miejscu można po prostu ułożyć Walkirię, która widzi i jeden pokój, i drugi. I to jest naprawdę bardzo dobra kamerka i można ją fajnie wykorzystać. I zobaczmy, czy Mephisto... Tak, Mephisto nadal jest Jaegerem i nadal broni tego samego punktu. Czy rozłożył sobie tutaj... Bardzo mnie zastanawia, czy rozłożył sobie tutaj z ADS i nie rozłożył. Jest znowu szansa, że zostanie zabity z granatów, bo tutaj PW już idzie, już się tutaj zbliża coraz bardziej. Czy będzie próbował ugotować granat? Jednak nie, Mephisto stamtąd uciekł. Jednak teraz postanowił ugotować granat, rzuca, ale tam nikogo nie ma. Ale gdyby tam nadal siedział Mephisto, to prawdopodobnie byłoby przynajmniej powalenie. To zobaczmy, jak tutaj Graco sobie radzi. No, on wcelowany siedzi, czeka tutaj, aż ktoś się wychyli na dziurę, którą zrobił on albo ktoś inny. I zobaczmy, Mephisto jest nadal tutaj w pokoju gejerzy, jednak ucieka do korytarza, więc w tym wypadku pokój gejerzy jest zabezpieczony przez duży logic, więc no, dosyć ładnie, nie da się tego ukryć. Tak naprawdę dosyć łatwo im się to udało, bo bez walki żadnej tak naprawdę. Mephisto jednak nadal próbuje tam bronić z odległości tego pokoju gejerzy, próbuje kogoś wyłapać z tego pomieszczenia i Graco już tutaj, a nie, myślałem, że wszedł na punkt w karaoke. Jednak nie, jednak to nie on. Mephisto tutaj nadal broni, ale przejdźmy do kamery między innymi Rexisa. Rexis tutaj ma koło siebie PW. Pytanie, czy jeden i drugi wie o sobie wiedzą o sobie nawzajem. I udało się Mephisto zabić koniec końców Simpla, który tutaj gra Thatcherem. Także jest tutaj kolejny, pierwszy frag w tej rundzie. PW już wszedł na punkt. Kapi się strzela aktualnie z Mephisto, który tutaj wygra ten pojedynek. No Mephisto niestety przegrał. Kapi miał jednak tą przewagę, że miał dwie broni automatyczne w porównaniu do jednej broni automatycznej i pistoletu Mephisto. Także Didek tutaj się wychyla i został zabity przez Kapiego. Kapi tutaj bardzo ładnie się broni przed atakującymi go obrońcami. No został już tylko... Już został tylko Pata oraz Dickie D. Dickie D jest tutaj poza punktami całkowicie, więc nawet nie ma żadnej możliwości wychylenia się na punkt. Wejście i udało mi się Magicka zabić. Sytuacja 2 na 2, 2 na 1, 2 na 1 i Kapi tutaj wychyla się stworzony na Dickie D. Został mocno obity, ale postanowił zaplantować, by uratować, by zapewnić sobie trochę czasu. Dickie D musi iść od schodów, ale prawdopodobnie tu będzie pilnowała jest tego. Jest podłożony Graco. Punkt. Jednak nie, zobaczmy, czy tutaj, co tutaj uda się Dickie D ugrać. Czy uda mu się to ugrać? Ma obok siebie dwóch atakujących, którzy teraz przyszli Graco defensywę, by bronić punkt. Od lewej strony tutaj idzie Dickie D, no celuje w zupełnie inne miejsce. No i zauważył, a jednak strzelają Graco. Się, Graco jest dosyć mocno obity już tutaj przez Dickie D. A Dickie D jest pełny, ma pełne życie, więc zdecydowanie szansa jest po stronie Dickie D. Jednak ich jest dwóch. A i jednak, czwarty punkt dla Unlogic i są o krok od zwycięstwa w Showtime 14. No tutaj Graco bardzo dobrze zrobił, że zmienił pozycję i nadal pilnował tych samych schodów tak naprawdę. No, Dickie D mógł nadal tam kontynuować atak na Graco na tym samym kącie, w którym tam próbował. No ale mu to nie wyszło, postanowił jednak oszukać przeciwników i pójść na plecy. Ciekawi mnie teraz, co wezmą do obrony, bo już herbaciarnie obronili. Została wystawa i biuro, to tam, gdzie właśnie Gracowi bodajże udało się bardzo ładnie skrócić zarówno Mephisto oraz kogoś jeszcze, ale zapomniałem kogo. To był Mountain oraz... dobra, no nie przypomnę sobie, kogo tam udało mi się zabić. W każdym razie zapewnił sobie bardzo duże szanse dla swojej drużyny. I zobaczymy, czy uda mu się to ponownie zrobić. Otworzył sobie wyjście na ten właśnie punkt, gdzie zabił wtedy tych dwóch atakujących i Defuser zostawił w tym miejscu mniej więcej, gdzie teraz patrzymy. I zobaczmy. No jest to tak naprawdę ostatnia już prawdopodobnie runda. I najpewniej właśnie Unlogic zapewni sobie kolejne zwycięstwo. No tutaj jasne, że Xivision miałby jakieś szanse, miałby na odbicie się, ale musiałby wygrać 4 rundy pod rząd, a to jest w tym wypadku ciężkie mimo wszystko. I Graco będzie się wychylał,
A jednak postanowił po prostu rozłożyć tutaj druty na zewnątrz, żeby spowolnić przeciwników i wiedzieć, kiedy będą szli na plecach. Blackbird po raz drugi w tej mapie został wybrany, a po raz trzeci w całym meczu przez Rexisa. No jak wiemy, szanse na to, żeby wygrać w ogóle tą rundę są naprawdę małe, no ze względu na to, że w poprzednim mecz został wygrany 5 do 2, a teraz możliwe jest wygrana bez porażki rundzie. I właśnie... I są bardzo blisko tego. Już jest 5 na 4. Widzimy, że Unlogic wszyscy są poza jakby swoim celem praktycznie. Oj, mamy tam team kill. No, zas Hooligan zabił Simpla, a przy okazji Pataxa. Jak to nie sytuacja 3 na 3. Zobaczymy, kto tutaj wygra to. Mimo wszystko, drużyna Unlogic ma tą lepszą sytuację, że Diffuser jest w miejscu tuż koło nich. Graco tutaj bez problemu może pilnować Diffusera. Tak, Graco i Magic, oni pilnują właśnie to miejsce, gdzie tutaj właśnie chyba zaraz DKD się pojawi i spróbuje odebrać ten Diffuser, chociaż na miejscu jednak... Graco tutaj po lewej stronie tej ścianie zrobił kilka dziur, żeby wiedzieć, kiedy ktoś tu podejdzie. I... czy będzie konfrontacja? Ale DKD ma tutaj naprawdę małą szansę, bo dwie osoby aż patrzą na to, żeby tutaj nikt nie zabrał tego Diffusera. Będzie w ogniu krzyżowym, a jak wiemy, ogień krzyżowy zawsze kończy się praktycznie śmiercią. Także teraz jest cisza. Cisza przed burzą, Mira. Ależ to zrobił i teraz tylko zostaje Magic do obrony rozbrajacza. Czy uda mi się obronić ten rozbrajacz? Tutaj Pata bardzo ładnie zraszował i Magic zauważył przez dziurę. Nie przewidział tego prawdopodobnie i został 2 na 2. Gdzie jest w ogóle PW? PW jest koło DKD. I jest pięknie ładny headshot. Tam podstawił po prostu głowę, aż nawet nie musiał zmieniać celownika. To jest 40 sekund niecałe. Zdecydowanie szansa jest po stronie Unlogic, żeby to wygrać. 4-0 dla nich i 2-1 prowadzą, jeżeli chodzi o operatorów, którzy pozostali w całym meczu. 30 sekund już chciałem tylko. Chciałem jeszcze zauważyć, że jest podobna sytuacja jak w jednym z poprzednich ataków. Znowu został Rexis grający Blackbirdem sam na dwóch obrońców i no aktualnie tutaj duży Unlogic gra na czas. Typowo gra na czas. Tak, nie wychylają się na niego, co jest bardzo mądrym podejściem. Już 15 sekund do końca i to już jest koniec, proszę Państwa. 5-0, drugi mecz został wygrany przez Unlogic i mamy zwycięzcę Showtime 14. Jest to Unlogic, czyli obronili tytuł z poprzedniego Showtime'a. Także gratulujemy tutaj dla drużyny Unlogic. Kolejny raz pokazali, że to jednak jest topowa drużyna i potrafią dosyć łatwo, z łatwością wygrać mecz. Także gratulujemy. Podsumowując, wygrali 2-0 w mapach, w pierwszej mapie 5-2, w drugiej 5-0.